Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy diecezjanie, ale też drodzy goście, którzy przebywacie na terenie naszej diecezji w te święta Bożego Narodzenia. Przeżywaliśmy pasterkę. Wielu z nas o godzinie 12 w nocy było na mszy świętej, na pasterce. Oczekiwało na przyjście Chrystusa. W waszych domach rodzice, wasi ojcowie, matki oczekiwali zapewne waszego przyjazdu i razem wieczór wigilijny cieszyliśmy się naszą wzajemną miłością, naszą obecnością przy tym stole wigilijnym. Chciałbym złożyć wam, drodzy diecezjanie, ale też drodzy goście, którzy przebywacie na terenie naszej łomżyńskiej diecezji, jak najlepsze życzenia Bożego na to Boże Narodzenie. Niech Bóg wam błogosławi. Boże Narodzenie to oczekiwanie na przyjście Pana. Radosne oczekiwanie. Przez cały Adwent oczekiwaliśmy na Jego przyjście. A teraz cieszymy się tym, że On narodził się w Betlejem. Niech Chrystus narodzi się w naszych sercach. Niech Chrystus narodzi się w naszych rodzinach, aby Chrystus był tą gwiazdą nadziei, szczególnie dla tych, którzy są chorzy, cierpiący, czy dla tych, którzy przeżywają jakiekolwiek cierpienia w naszych polskich rodzinach. Niech Chrystus, niech Boża Dziecina nam wszystkim błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.